Katarzyno, jesteś współwłaścicielem tejże galerii. Co na dzisiejszym wernisażu można będzie zobaczyć? Na dzisiejszym wernisażu oczywiście będzie można zobaczyć manekiny. Będzie też taki pokaz świateł i muzyki, czyli moje manekiny ożyją. Będzie można zobaczyć również wspólne prace moje i mojego syna, czyli okulary na świat, czyli moje witraże w połączeniu z Michała fotografiami. Pani Beato, jest pani promotorem właśnie tej dzisiejszej wystawy. Proszę powiedzieć, czym ta wystawa właśnie charakteryzuje się? Tak naprawdę jest to pierwsza impreza z cyklu Art and Business, ponieważ chcemy promować polskich artystów, polskich twórców, tak żeby mogli przede wszystkim sprzedawać swoje dzieła. Czyli nie chodzi tylko o spotkanie biznesu i świata sztuki, ale chodzi o to, żeby ten świat sztuki znalazł swoich nabywców. Wiem, że prowadzisz właśnie tą galerię razem ze swoją mamą Katarzyną Czajką. Skąd właśnie ten pomysł założenia galerii i prowadzenie jej? Kiedyś, jak szukałem studia fotograficznego, nie mogłem znaleźć lokalu, który będzie mi odpowiadał, jeżeli chodzi o wielkość. Zawsze było coś większego, co potrzebowałem. A że moja mama robiła swoje dzieła zawsze w domu i miało ciężko by się poruszać, stwierdziłem, że zrobimy razem galerię, połączymy obie sztuki i będziemy mogli też stworzyć tego galerię dodatkowo. Powiedz Małgosiu, jak tobie podoba się dzisiejszy wernisaż i ta wystawa, która nas tutaj otacza? No ja jestem w ogóle fanką twórczości Kasi. Zgodziłam się w ogóle dzisiaj prowadzić tą imprezę, dlatego że bardzo cenię ją jako artystkę i Michała jako fotografa. Już robił mi parę zdjęć, to naprawdę mogę powiedzieć, że jest świetnym artystą. Powiedz, skąd właśnie ta pasja twoja do zdjęć? Od zawsze lubiłem robić zdjęcia. Miałem 10 lat, zrobiłem pierwsze zdjęcie, które podobało się wszystkim dookoła. A tak naprawdę od 10 lat postanowiłem, że to będzie moja praca, z tego będę żył i to będę robił. Najbardziej podoba mi się klimat. Jest tutaj, to jest miejsce, które ma specyficzną duszę. Podobają mi się również te manekiny przepiękne, które jeden z nich stoi u mnie w moim domu, w mojej pracowni. I nadaje on takiego, dodaje mi entuzjazmu do pracy. W mojej sukience dzisiaj również jest pani Katarzyna Czajka oraz Małgosia Hill, która będzie prowadziła dzisiejszą imprezę. Te prace wszystkie, które dzisiaj widzimy tutaj, można je będzie nabyć? Oczywiście i ja bym chciała, żeby zniknęły nawet dzisiaj, żeby Kasia mogła produkować następne i następne, tym bardziej, że jej prace są również w Dubaju. Już jakby część już pojechała do Zatoki, także chciałabym, żeby była również popularna u siebie w kraju. Z czego wykonujesz właśnie swoje prace? Moje prace są wykonane metodą Tiffany'ego. Jest to szkło i cyna. Są lutowane taką starą metodą Tiffany'ego. Miałam wystawę w Cannes, miałam wystawę w Brukseli, miałam wystawę w Paryżu, miałam wystawę w Kazachstanie. Więcej miałam, szczerze powiem, wystaw za granicą niż w Polsce, a bardzo bym chciała, żeby tu w Polsce nasz minister kultury zauważył, że Polka pierwsza na świecie zamknęła formę, rozświetliła od środka i zaczęła robić takie piękne manekiny. Powiedz, Kasia, właśnie to dzieło, właśnie ten tron, to jest twojego autorstwa? Mojego autorstwa i mojego wykonania i ten tron czeka na królową. A jak pani podoba się właśnie dzieło pani córki, na którym pani siedzi? O Jezu, ja jestem, czuję się dostojnie. No widzi pan, jak podnoszę głowę do góry. Moja mama, jak ja miałam 3 lata, nauczyła mnie robić na szydełku i na drutach i ja wszystkie zdolności to odziedziczyłam po własnej mamie. Czyli gdyby nie mama, to nie wiadomo, czy byłabyś właśnie taką wspaniałą artystką, jak teraz jesteś. Myślę, że na pewno bym nie była, zwłaszcza, że moja siostra na przykład maluje obrazy, także jesteśmy artystyczną rodziną.